Państwo, dzisiaj jesteśmy tutaj w województwie podkarpackim, by wspierać Rafała Trzaskowskiego, by rozdawać jego materiały wyborcze, ale tutaj w Jaśle warto wspomnieć o pewnej ważnej, istotnej kwestii, otóż o solidarności, którą pokazuje samorząd. Wiemy doskonale, jak ziemia podkarpacka, niektóre gminy dotknięte były skutkami katastrofy żywiołowej, klęski żywiołowej, w tych obfitych opadów i powodzi, i samorząd Warszawy przeznaczył konkretną kwotę na wsparcie dla samorządu Jasła. I to też pokazuje, jak bardzo potrzebna jest solidarność. Solidarność z tymi, którzy potrzebują pomocy. Rafał Trzaskowski wielokrotnie w swoich wystąpieniach mówi o nowej solidarności, o takim wspólnotowym podejściu do problemów, ale też stawia na samorząd, na samorządność, bo nie ma znaczenia w samorządzie to, z jakiego ugrupowania politycznego kto pochodzi. Nie ma znaczenia to, jakie są gdzieś tam te podziały. Ważne jest, że samorządowcy w chwilach próby są razem, potrafią działać, pomagać, potrafią pokazać tą wielką solidarność. I ten dorobek Polski 30-letniej od 1989 roku, 30-lecie samorządu w tym roku, przypomnę, ustawa 8 marca 90 roku o samorządzie wtedy terytorialnym, a teraz o samorządzie gminnym, ona była tym kamieniem milowym w rozwoju Polski lokalnej, w rozwoju Polski samorządnej. I dzisiaj te wybory są nie tylko o tym, jaka będzie wizja Polski w Europie, nie o tym, jak zbudujemy nasze relacje z Unią Europejską, z partnerami zagranicznymi, nie tylko o bezpieczeństwie, ale również te wybory są o tym, czy Polska nadal będzie Polską samorządną, z silnym, wybieranym przez mieszkańców samorządem, czy też będziemy tę wielką reformę samorządową zwijać, czy Polska będzie Polską centralnie sterowaną z gabinetów warszawskich. Ten przykład solidarności miasta stołecznego Warszawy z gminą Jasło, z samorządem tutaj na Podkarpaciu, pokazuje, że warto stawiać na Polskę samorządną, że warto stawiać na te dobre relacje i warto zaufać mieszkańcom, bo to mieszkańcy najlepiej wiedzą, kogo wybrać do samorządu lokalnego, to mieszkańcy najlepiej wiedzą, kto powinien rozwiązywać ich problemy, i to mieszkańcy muszą mieć prawo do tego, by rozliczać swoich samorządowców, kiedy są z nich niezadowoleni. I właśnie Rafał Trzaskowski, jako samorządowiec, jako prezydent miasta stołecznego Warszawy, jako członek Unii Metropolii, w której zasiada w imieniu Warszawy, pokazuje, że ten samorząd bardzo rozumie, że ten samorząd jest tą wartością, która powinna być bardzo mocno wspierana. I bez względu na to, czy jesteśmy w województwie podkarpackim, czy jesteśmy na północy, bez względu na to, czy jesteśmy w mniejszej miejscowości, czy jesteśmy w stolicy jakiegoś regionu. Wszędzie tam ta samorządność musi być podkreślana, bo bez samorządu, bez silnego samorządu Polska nie będzie się rozwijać. To dzięki samorządowi udało się przez te 30 lat wolnej Polski bardzo mocno zmienić nasze lokalne ojczyzny. I apeluję do wszystkich, którzy wahają się jeszcze, na kogo oddać głos. Jeżeli chcecie Państwo Polski samorządnej, jeżeli chcecie Państwo decydować o tym, jak rozwiązywać swoje problemy tutaj na dole, w Polsce lokalnej, w Polsce powiatowej, w Polsce regionalnej, to wybór jest bardzo prosty. Rafał Trzaskowski wspierany przez samorządowców jest tym symbolem, że Polska samorządna może się dalej rozwijać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja bym chciał zapytać o poglądy pana Trzaskowskiego, bo pan Trzaskowski jako prezydent Warszawy mówił, że chciałby być pierwszym prezydentem, który udzieli ślubu osobom tej samej płci, a dzisiaj mam wrażenie, że chętnie szedłby u boku pana Krzysztofa Bosaka w marszach narodowych. Więc troszkę to się rozmywa. Rafał Trzaskowski jasno deklaruje, tak dla związków partnerskich, to jest w programie Koalicji Obywatelskiej, to jest jasno i czytelnie przez nas powiedziane, godność człowieka
indywidualne podejście, równość wobec prawa, ale przede wszystkim elementarne standardy, to powoduje, że innej odpowiedzi nie ma. Tak dla związków partnerskich i to mówimy. Natomiast dzisiaj każdy, kto próbuje straszyć, kto próbuje szczuć, kto próbuje znajdować inne problemy, chyba nie rozumie, czym Polacy żyją. Dzisiaj powinniśmy rozmawiać o tym, jak walczyć z kryzysem gospodarczym. Dziś powinniśmy rozmawiać o nowej solidarności. Natomiast każdy człowiek ma prawo do miłości, każdy człowiek ma prawo do wyboru swojej drogi życia, a państwo nie może nikogo dyskryminować. I dzisiaj mówimy wyraźnie, tak, związki partnerskie, to musi być możliwość dla tych wszystkich, którzy żyją dzisiaj nieformalnie, a chcieliby w taki sposób uregulować swój status prawny. Takich par w Polsce no jest około 2 milionów, nawet ponad, które żyją w nieformalnych związkach i zdecydowana większość chce tej regulacji. Co zrobić z Kościołem, żeby ja jako niepapierowicz dobrze się czuła też w Kościele? Pytanie do hierarchów. Nie dla polityków w Kościele. Kościół to przede wszystkim wierni i to wierni powinni naciskać na tych hierarchów, na tych proboszczów, którzy pomylili rolę. Bo Kościół to wspólnota, a nie miejsce do uprawiania polityki. I ja mam wrażenie, że bardzo często niektórzy proboszczowie, niektórzy hierarchowie kościelni pomylili rolę. Jeżeli chcą zajmować się polityką, to powinni iść do parlamentu, a jeżeli chcą się zajmować tym, do czego zostali powołani, to niech to robią, ale z dala od polityki, zwłaszcza, że polska konstytucja wyraźnie gwarantuje świeckie państwo i rozdział Kościoła od państwa. A jak pan Rafał Trzaskowski wyobraża sobie rozwój gospodarczy Polski, bo teraz mamy okres dużych inwestycji, między innymi centralny port komunikacyjny, a pan Trzaskowski mówił, że to jest w sumie niepotrzebne, bo mamy lotnisko w Berlinie. I przede wszystkim Rafał Trzaskowski mówi o tym, że ale czy to jest potrzebne? Inwestycje powinny wspierać rozwój Polski lokalnej, regionalnej, a nie monumentalne pomniki, które nie mają racji ekonomicznej, ponieważ nie mają finansowania. To, co dzieje się z centralnym portem lotniczym, to przypomina okresy PRL-u, kiedy kilku partyjnych działaczy wzięło mapę, wymyśliło sobie taką inwestycję, a później cięło Polskę wzdłuż i wszerz, żeby dostosować do tej inwestycji lokalne plany. Przypomnę, jakie wielkie protesty są niemal w każdej gminie, przez którą próbuje się prowadzić linie kolejowe. Przypomnę, że ten projekt nie ma źródeł finansowania. Przypomnę, że dzisiaj potrzebne są inwestycje, które będą dawały miejsca pracy, które będą dawały zastrzyk tej energii gospodarczej w regionach. I dzisiaj tu na Podkarpaciu trzeba jasno powiedzieć, dużo większe potrzeby są lokalne, regionalne. Infrastruktura, żeby ten region mógł się rozwijać, a nie inwestycje w tego typu porty lotnicze, które jak na razie sprowadzają się do tego, że kilku nominatów pisowskich otrzymuje wysokie wynagrodzenia za pilnowanie łąki, a port, centralny port komunikacyjny jest na razie mrzonką. To kiedy przyjdzie czas na wielkie, ambitne inwestycje? Ten czas jest wówczas, kiedy jest silna gospodarka, kiedy to wszystko jest gospodarczo i gospodarczo czy ekonomicznie racjonalne, ale przede wszystkim wówczas, jeżeli są to dobre źródła finansowania. I centralne, duże inwestycje mogą i powinny wspierać rozwój Polski, ale one są wówczas uzasadnione, kiedy one są ekonomicznie zaplanowane, kiedy mają źródło finansowania. A dzisiaj, szanowni państwo, rząd nie potrafi wytłumaczyć, jaka jest faktyczna sytuacja finansów publicznych. Czy prawdą jest, że deficyt finansów przekroczył już 100 miliardów złotych? Czy prawdą jest to, że państwo jest niewypłacalne? Czy prawdą jest to, że jesienią może zabraknąć na wypłatę 500+, że może nie być pieniędzy na wypłatę tych świadczeń dla rodziców dzieci, które będą rozpoczynały szkołę? Czy emerytury są zagrożone? Czy renty są zagrożone? Dziś tych odpowiedzi nie ma. Dziś zamiast tego mówi się o mrzonkach, o inwestycjach, które nic ekonomicznie na dziś nie dają. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja mam pytanie jeszcze. Dlaczego w Polsce nie ma elektrowni atomowej? Dlatego, że
chyba mam na szczęście eksperta, który na tych sprawach energetycznych znacznie lepiej się zna. Jeżeli można, wpierw musimy sobie jako Polacy odpowiedzieć, czy tej elektrowni atomowej chcemy. Pierwsza decyzja o budowie, aby sięgnął do 2006 roku, czyli była podjęta nie przez rząd Platformy, PSL-u, ale wtedy ktoś inny rządził, podjął decyzję o budowie elektrowni atomowej. Te działania konsekwentnie, bo jest ciągłość władzy, były podejmowane i prowadzone. Ja powiem, na pytanie pana, dlaczego jej nie ma, to trzeba zapytać, co przez ostatnie 5 lat w związku z tym projektem obecna władza zrobiona. Przewodniczący mówił o tym, że są ludzie, którzy rządzą pewnym obszarem, którzy zarządzają łączą. Z podobną sytuacją mamy do czynienia, jeżeli chodzi o projekt elektrowni atomowej. Zauważyli państwo, że przyjechał pewien pan, który był ostatnio pewnie na wycieczce w Stanach Zjednoczonych i mówi tak, że przywiózł projekt elektrowni atomowej. Za 2 dni pytany, gdzie ona będzie, mówił, wpierw trzeba prowadzić badania. Ja mam pytanie, co przez ostatnie 5 lat ta władza robi, że nie wie, czy elektrownia jest potrzebna, gdzie ta elektrownia była posadowiona. To jest wbrew jakiejkolwiek logice, żeby wpierw kupować technologię, wpierw zamawiać technologię, a potem szukać miejsca w Polsce, gdzie te elektrownie można zbudować. Bo może okazać, ja się boję, że my takiego miejsca w Polsce nie znajdziemy, bo tę technologię, która akurat ten pan, który był na Stanach Zjednoczonych, tam ją zamówił. Nawiązując do tych pytań poprzednich, które były, ja mógłbym zadać pytanie, jaki projekt przez obecną władzę w zakresie na przykład energetyki został zrealizowany? Żadna z inwestycji rozpoczętych przez poprzedni rząd nie została zakończona w terminie. Wszystko jest opóźnione i wszystko drożej kosztuje. Czyli mam wrażenie, pytanie o te duże inwestycje, że intencją tej władzy, która jest, nie jest cokolwiek zbudować, tylko mówić, że się będzie budować i przy okazji na tym dobrze zarabiać, w nadziei, w przekonaniu, że jeżeli będę badał łąkę, to nikt nie sprawdzi, ile pieniędzy wydano na badanie tej łąki. I podobnie z elektrownią atomową także. Ja nie wiem, czy intencją tej władzy jest mówienie, czy cokolwiek budowanie. Mam wrażenie, że to tylko narracja. Przepraszam, zbyt długo. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Do zdjęcia zapraszamy. Ty, Asia, ustaw.